Witam was w 17 odcinku Zagrajmy. Teraz rozmawiamy. Przejdź później. Dobra. Zagrajmy w Gothic 3. Może się zastanawiacie, dlaczego znowu jestem w Cape Town. Jestem powiązany bodajże 5 rzeczy. Tak w ogóle widzicie, fajne jest to teraz miasto, bo jest tutaj dużo buntowników. Podoba mi się ten klimat, naprawdę. O, handlarz. Zobaczymy jedną z tych rzeczy. No dobra. Na to akurat nie byłem gotowy, ale przy okazji może mu coś upchnę, a tak w ogóle zastanawiałem się, czemu jeszcze nie, nie założyłem mojej tej. Dobra, to nieważne. Albo jeszcze sobie kupię wodę. Dlaczego nie założyłem jeszcze mojej zbroi farmera? Właśnie to uczyniłem. Ale wyglądam. Dobra, nie osiągnąłem jednej z tych rzeczy. Za chwilę osiągnę, tylko muszę coś sprawdzić. Jak widzicie, mam 30 punktów nauki. Potrzebuję 30 punktów zdolności złodziejskich. O, a ja mam w sumie, muszę 10 się nauczyć. No. Ile mam? 25? 33, dobra. Otwierać trudne zamki, tak. No. Dobra, tam nieważne. Następną rzeczą jest... Przygotujesz sobie? Kurde, mam coś chrupkie dzisiaj. Jest... okradnięcie... kuferka. O kurde, aż bym się wkopał trochę. No nie. A dobra, to trzecia rzecz, zrobimy sobie mikstury manny. Brakuje mi składników, brakuje mi składników. Mam nadzieję, że... Kurde, trochę głupio. A dobra, zobaczmy, że... Pokaż mi... Że sprawa sama wow. Się załatwi. O, to sobie kupię, to sobie kupię. Wydajesz się nie mieć wątpliwości. To też sobie kupię to... I jak to... Być, tak będzie. I to. Kurde, 2000. Ale trudno, będę miał 20 tysięcy. Mogę sobie teraz robić? To się źle skończy. Każdy ma swoje brakuje problemy, mi składników. No, po jednej fiolce. Plotkowanie. Kurde. No to nic. Będę musiał przespać się do północy. A i tak miałem to zrobić, bo mam... Nie mam całkowitej wygenerowanej many w ogóle. Kurde. No nie, co ja zrobiłem? Wygenerowanej many w ogóle tam HP. O kurde. A ja mam takie pytanie, a... Czemu tu jest taka mgła? Dobra, nieważne. O kurde, a wy nigdy nie idziecie spać? Wiedziałam to od samego początku. Dobra, mam pomysł. Mam nadzieję, że sprawa sama trochę ryzykownego. Mam dwa zaklęcia snu, ale... Wydajesz się nie mieć wątpliwości. Jak ma być, tak będzie. Dobra, na nim też wykorzystam. Ale to typowe. To się źle skończy. Jest. Każdy ma swoje problemy, nawet ja. Mamy questa. Dobra, i znowu się muszę śpią do rana. Niemniej jednak trochę mi głupio, bo w sumie chyba mogę tylko... A ci jeszcze śpią. Mogę wykorzystać tylko w sumie jedno zaklęcie i tak by się udało. Dobra, następną... mam jeszcze 15 punktów. To się trochę... Jestem zaskoczony. Następną rzeczą... będzie nauczenie się czegoś, o czym mówiłem. To chyba dopiero jak wchodziłem do Cape Town. Albo na pewno kiedy z Harekiem rozmawiałem, mam nadzieję, że on tu jest. Jest Harek. Mam zamiar się u niego nauczyć akrobatyki. Chcę się nauczyć akrobatyki. Dobrze jest mieć kontrolę nad ciałem. Dzięki temu możesz przeżyć upadek z dużej wysokości. Ale pamiętaj, nie jesteś nieśmiertelny. A jak se wpiszę god moda, to będę. Teraz możemy, skakać.
Bohater odnosi mnie obrażeń na skutek upadków, nie może też z tego powodu zginąć. O, fajnie, nie mogę chyba zginąć, jak skoczę z czego, z dużego wysoka, fajnie. Teraz kolejna rzecz. Tak w ogóle nie pozbierałem sobie ziołek. Kolejną rzeczą mamy 30 punktów, które wbiję sobie w manę. No i mamy równe 300 punktów many. Dobra, a ja się teraz z wami dopiero zobaczę za chwilę, kiedy dojdziemy tam, gdzie byłem, gdzie zakończyłem w następnym odcinku, więc na razie. No dobra, że jestem przy tym małym obozie łowców buntowniczych. Ani kroku dalej. Spokojnie, nie chcę ci zrobić krzywdy. Najnosa. Myślałem, że jesteś jednym z tych orkowych najemników. Mhm. W stroju farmera. Nie boisz się, że orkowie cię złapią? Orkowie są nieuważni i hałaśliwi, kiedy przemierzają lasy. Słyszę ich z odległości pół mili. Jedyne, co mnie niepokoi, to plaga tych cholernych goblinów. Oczywiście, będzie ten quest. Bardziej się boisz goblinów niż orków? Wódę popija. Ja się wcale nie boję. Nie. Gobliny podkradają się w nocy do obozu i zabierają wszystko, co znajdą. Gdzieś niedaleko musi być gniazdo tych tchórzliwych stworzeń. Ile mi zapłacisz za pozbycie się goblinów? Nie musiałbym ciągle pilnować całego dobytku. To jest warte 100 złotych monet. Trochę mało na gobliny. Rozprawię się dla ciebie z tymi tchórzliwymi goblinami. No cóż, powodzenia. Gobliny to cholernie sprytne małe skubańce. Nie pozwól, żeby cię otoczyły. Albo już po tobie. Jak mnie otoczą, to wtedy włączę ekwipunek. Się napiję trochę. Chcesz trochę pohandlować? Zależy, co masz do zaoferowania. Opowiedz mi o tej okolicy. Jesteśmy w kompletnej głuszy. Nie ma tu żadnych miast. Łańcuch górski na północy oddziela wybrzeże od krain centralnych. Podążaj ścieżką na zachód, a dotrzesz do Monterii. Jeśli oczywiście bandyci nie poderżną ci po drodze gardła. No dobra, pokaż co masz. Nie masz nic ciekawego, wiesz co? Ale to ci sprzedam za to. To ci jeszcze mogę sprzedać. Kilofów ci nie sprzedam. To ci niezbyt dużo sprzedam, no ale... Dobra. Teraz idziemy fajtać się z goblinami, łowcy goblinów. Fire... Nie wiem, co ja mam z tym fajerem, że tak ciągle mówię jak... Mówię to jak w kogoś strzelam. A tak w ogóle nie wiem, czy widzicie to na moim ekwipunku, ale na... Pod ósemką mam mięska. A to dlatego, że mam bardzo dużo mięsek, 52, jeśli widzieliście. No, wlazić. Fire. Jeszcze raz fire. Dobra, tam nic na mnie nie idzie. O, idzie jednak, pomyliłem się. Właściwie to robię niepotrzebnie jedną rzecz. Na te gobliny mi wystarczą dwa firebole, tylko że jeden taki cały jakby i połówka. Ja niepotrzebnie po dwa firebole na nie używam. Okradamy gobliny, jesteśmy łowcami goblinów. Na nas, ciekawe czy nas nawet nie zranią. O, proszę. O ty. O to, żem się trochę pomylił. Bo możliwe, że nas zranią. A o tak właściwie to zrani. To tylko ten jeden. Tam na dole są jeszcze chyba trzy. Ta jaskinia dzieli się na tam dwie części. Tutaj jest góra, tam jest dół. Dobra, zobaczymy, czy mogę wam coś ukraść. Kuferek, co macie w kufru? Tak w ogóle myślę, że poza odcinkiem udam się jeszcze do jaskini Ortegi, bo tam były też takie kuferki, których nie mogłem niestety otworzyć. No. Ła, no, ale sprytny.
Ja nie mogę. O. A gdzie reszta goblinów? No, aha, tam stoją, dobra. A to czekaj tam, goblinku. No, fajnie, otwieranie zamków. A to mi się akurat już teraz nie sprzyda. No i skończyliśmy questa. Czy ten kuferek otworzymy? No dobra, już nie musisz tak. Oj, bezi, bezi. Jesteś taki słaby. Ja właśnie nie wiem, czemu to powiedziałem. W każdym razie questa skończyliśmy jednego. Po drodze. Jeszcze będą chyba z... W sumie to będzie chyba jeszcze z 5 questów po drodze, zanim dojdziemy do Montery, więc... Dobra. Zabiłem te tchórzliwe gobliny. Nie obdarły cię żywcem ze skóry? Nie. No cóż, widzę, że masz talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. No, kurde, rzeczywiście trzeba mieć talent, żeby tam 10 goblinów zabić pojedynczo. No ale dobra, tu są kuferki, ale się boję, że mnie... Dobra, raz kurzy śmierć. O, nie biją nas, fajnie. Sobie ich okradniemy. Niby gobliny was okradały, jak ja was okradam, to nic się nie dzieje. Ale mogę się poszczycić, że od teraz z tą łowcą goblinów, a tak poza tym tam jest dzik. Ciekawe, na ile mi zejdzie. No, to było dziwne. Aha, na dwa pełne firebole. Tam w ogóle była jakaś roślinka. Ognista jagoda. Teraz będziemy tak całą drogę szli z fireballem w ręce. Tak właściwie się zastanawiam, jak może go od tego nie palić ręka. Co to w ogóle było? No pewno. Co tu kurde, jakieś zmutowane dziki, że... gruboskórne, że fireballe na nim nie działają? To trochę nie fair. Tego ścierwojada powinien trafić. No. Fajnie, mam ścierwojada na hita, ale jestem z siebie dumny. Nika jagódka. Dobra. Co następne? A. Stado ścierwojadów. Fire. Fire. Tak w ogóle ciekaw jestem, czym one są zajęte, bo... Powinny mnie dawno zaatakować, a one... Jadły ziemię, więc dziwne. I tutaj chyba po drodze... Do pewnego momentu nie będzie już żadnego złego stworzenia. Co dopiero jak dojdziemy do wody, która jest zresztą niedaleko, za tak będziemy... O, gobliny. Dobra, rozwalę tego goblina. O ty małpo. Dobra. Tam dwa gobliny. Ale to wiecie, zawsze jest tego exp. Do jaskini nie wejdę, bo jeżeli widzimy w gotiku trzy takie ślady, to zazwyczaj prowadzące do jakichś ciemnych zakamarków, to jest na 100% pewne, że niedaleko jest cienios. O, w ogóle koniec czasu, ale nie, to jest dlatego, że niedaleko jest cieniostr. No ale dobra, to ja się z wami żegnam, do zobaczenia.